Jest super. Ale mamy długi kabel. Jesteśmy na antenie. Wchodzimy na antenę. Dzień dobry. Dzień dobry, przepraszam, dwa proste pytania. Jak podoba się pani Leżańsk? Bardzo fajnie. A chciałaby pani coś nowego wprowadzić, zmienić? Tak, żeby coś tu się działo, żeby było coś, co skłoniłoby młode osoby, żeby tu zostały i coś robiły, coś działało. Dzień dobry, mógłbym zadać jedno proste pytanie o naszym mieście? Nie mam czasu. Dobrze. Kurczę, dużo osób odpowiada. Chodniki są, droga dobra jest, obwodnice zrobią, to nie będzie takiego szumu. Czyli wszystko jest praktycznie w porządku, no, tak? Tak. Podoba się pani Leżańsk? Bardzo. Jakąś ścieżkę rowerową. Ścieżkę rowerową, tak? Tak, bo ja się poruszam na rowerze najczęściej. Tak. To mi się bardzo dobrze podoba, bo tu mieszkam. A chciałaby pani coś zmienić? Coś nie wprowadzić? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Nie wiem. Coś nowego? Ciężko mi powiedzieć. Jak pani podoba się Leżańsk? No podoba się miasto, bo to miasto, w którym żyję, prawda, ale tak jako ze strony handlowca, to tutaj część starego rynku jest tak w ogóle niezagospodarowana, w sensie, że nawet jeżeli chodzi o nas handlowców, proponowano soboty, żebyśmy pracowali dalej, a tu nic w mieście się nie dzieje, coś mogłoby się dziać w centrum na pewno i ludzie by na tym skorzystali, żeby to stare centrum było dalej centrum Leżajska. Patrz, jak kobiety wykorzystują mężczyzn. Masakra. Nic więcej parkingu. Więcej parkingu? Tylko to. Tak? Tylko to. Aha, dobrze, dziękuję. Dzień dobry. Przepraszam, moglibyśmy zadać kilka pytań panu? Takie pierwsze pytanie to, jak panu podoba się Leżańsk? Jest ładne miasto jest. Ładne? Ładne. A sklepy? No sklepy są też możliwe jeszcze tego, dzięki Bogu. A pogoda? Pogoda ładna jest. Dzisiaj to psuje. To psuje. A coś jeszcze o Leżańsku? Co tam jest? Wszystko jest w Leżańsku. Jest kościół zabytkowy, klasztor duży, tak, piękny. Tak, a co by chciał pan zmienić? W Leżańsku? Tak. Ja wiem, co tu jest, coś duże zmiany. Nie myślę, że to urzędniki są, tak nie myślą. Przede wszystkim przydałyby się tutaj światła. Światła? Tak, na pasach. Na pasach? Tak, tak. Ale jest niewystarczająca ilość? No, niestety, ale nie. A, jak podoba wam się Leżańsk? Może być. Tak, a sklepy? No jak to miasto w Leżańsku, nie? Znaczy, duże miasto? Znaczy, jeśli w Leżańsku. Raczej ja. Tak? Tak. No ładne miasteczko. To mogłoby być właśnie więcej sklepów. Tak, więcej sklepów takich odzieżowych. Aha. Podoba nam się to. No Leżańsk to jest bardzo fajne miasteczko. Mieszkamy tutaj już 10 lat, także bardzo fajne. Co chciałabym? Może jakiś odnośnie dzieci, jakiś fajny ogródek, chociaż teraz i tak mamy urozmaicone bardziej te ogródki, ale jeszcze coś bym tam dodała, jakieś fajne bawialnie, typu zjeżdżalnie, tego typu. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Jest piękne. A chciałbyś coś zmienić? Nie. Na pewno? Nie. Na pewno? Nie. Na pewno? Nie. Na 100%? Nie. No ale, no jak? Nie. Dlaczego? No nie. No ale dlaczego? No nie. Szepcu. Dlaczego szepcu? No nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Będziesz nie. Na YouTubie. Nie. Na YouTube.